Cześć Wam, warszawscy rodzice. Wychowywanie dziecka to ogromna radość, ale też sporo wydatków. Wszyscy chcemy dla naszych pociech jak najlepiej, a to oznacza dobrą edukację już od najmłodszych lat. Czasem jednak znalezienie funduszy na żłobek może być trudne. I tu z pomocą przychodzi program Aktywnie w żłobku. Ten fantastyczny program socjalny powstał po to, by pomóc takim rodzinom jak Wasze w Warszawie w opłaceniu opieki nad maluszkiem. Chodzi o to, by dać Waszym pociechom dobry start w przyjaznym i rozwijającym środowisku. Wiemy, jak ważne są te pierwsze lata dla rozwoju i wzrostu dziecka. Aktywnie w żłobku to sposób na odciążenie domowego budżetu i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości opieki. W tym poradniku przeprowadzimy Was przez wszystko, co musicie wiedzieć o ubieganiu się o to świadczenie. Zaczynajmy! Sprawdźmy! Zanim przejdziemy do składania wniosku, zobaczmy, czy kwalifikujecie się do programu Aktywnie w żłobku. Dobra wiadomość jest taka, że jest on skierowany do szerokiej grupy rodzin w Warszawie. Po pierwsze, musicie być mieszkańcami Warszawy. To znaczy, że zarówno Wy, jak i Wasze dziecko musicie być zameldowani na terenie miasta. Po drugie, Wasza pociecha musi być zapisana do żłobka na terenie Warszawy, który bierze udział w programie. Bez obaw, w programie uczestniczy wiele placówek w całym mieście, więc macie spory wybór. W zależności od Waszej sytuacji rodzinnej mogą obowiązywać dodatkowe kryteria. Ale spokojnie, omówimy je w dalszej części. Na razie, jeśli spełniacie te dwa główne wymagania, jesteście na dobrej drodze, by skorzystać z tego świetnego programu. Gotować się ubiegać o aktywnie w żłobku? Świetnie! Proces składania wniosku jest banalnie prosty. Możecie wybrać metodę, która najbardziej Wam odpowiada – przez internet, osobiście lub pocztą. Dla rodziców za Pan brat z technologią – platforma Empitia, https://empatia.ux.pl – to strzał w dziesiątkę. Jest przyjazna w obsłudze i pozwala na śledzenie statusu wniosku na każdym etapie. Jeśli wolicie bardziej osobisty kontakt, zawsze możecie odwiedzić najbliższą placówkę ZUS-u. Pracownicy chętnie przeprowadzą Was przez cały proces. Na koniec, jeśli jesteście tradycjonalistami, możecie pobrać formularz wniosku ze strony ZUS, wypełnić go i wysłać pocztą. Niezależnie od wybranej metody, ubieganie się o aktywnie w żłobku to pestka. Teraz, gdy już wiecie, jak złożyć wniosek, pomówmy o niezbędnych dokumentach. Bez obaw, to nie takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Żeby ułatwić Wam zadanie, przygotowaliśmy praktyczną listę kontrolną. Po pierwsze, formularz wniosku. Możecie go pobrać ze strony internetowej ZUS, https://www.zus.pl lub odebrać osobiście w placówce ZUS. Po drugie, akt urodzenia dziecka. To pomoże zweryfikować wiek dziecka i jego prawo do świadczenia. Po trzecie, potwierdzenie zamieszkania w Warszawie. Może to być dowód osobisty lub rachunek za media z Waszym imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Po czwarte, potwierdzenie zapisu dziecka do żłobka biorącego udział w programie. Ten dokument otrzymacie w wybranym przez siebie żłobku. To podstawowe dokumenty wymagane od wszystkich wnioskodawców. Jednak w zależności od Waszej sytuacji rodzinnej możecie potrzebować dodatkowych dokumentów. Bez obaw. Omówimy te szczególne przypadki w kolejnych częściach. Część piąta. Rodzice z wspólnymi prawami rodzicielskimi. Co musicie wiedzieć? Dzielenie się odpowiedzialnością za wychowanie dziecka to wspaniała rzecz, a program Aktywnie w żłobku to rozumie. Jeśli macie wspólne prawa rodzicielskie do swojej pociechy, musicie dołączyć dodatkowy dokument do wniosku. Tym dokumentem jest orzeczenie sądu potwierdzające Wasze ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem. Ważne jest, aby mieć ten dokument pod ręką, ponieważ ułatwia to ZUS-owi sprawne rozpatrzenie wniosku. Orzeczenie sądowe gwarantuje, że oboje rodzice są świadomi istnienia świadczenia i że jest ono wykorzystywane na opiekę nad dzieckiem i jego rozwój. Pamiętajcie, że jasna komunikacja i dokumentacja są kluczowe w przypadku wspólnych praw rodzicielskich. Część szósta. Opiekunowie prawni i rodziny zastępcze. Wasze specyficzne dokumenty.
Program Aktywnie w żłobku wspiera wszystkie dzieci w Warszawie, niezależnie od struktury ich rodziny. Opiekunowie prawni i rodziny zastępcze mogą ubiegać się o to świadczenie. Musicie dołączyć kilka dodatkowych dokumentów. Opiekunowie prawni przedstawią dokument z sądu lub ośrodka adopcyjnego. Ten dokument potwierdza Waszą prawną odpowiedzialność. Rodziny zastępcze uzyskają zaświadczenie z lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Zaświadczenie to potwierdza Wasz status jako rodziny zastępczej. Te dokumenty zapewniają, że świadczenie trafi do odpowiednich osób. Część siódma. Nie przegapcie terminu. Zanotujcie w kalendarzu. Wiemy, że jesteście zapracowani i łączycie rodzicielstwo z codziennym życiem. Dlatego przypominamy, nie przegapcie terminu składania wniosków o aktywnie w żłobku. Termin składania wniosków upływa ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka. Na przykład, jeśli Wasza pociecha idzie do żłobka we wrześniu, macie czas do końca października na złożenie wniosku o świadczenie. Terminowe złożenie wniosku gwarantuje, że otrzymacie wsparcie finansowe bez żadnych opóźnień. Dlatego zaznaczcie datę w kalendarzu i ustawcie przypomnienie, aby nie przegapić tego cennego świadczenia. Część ósma. Odbieranie świadczenia, jak i kiedy otrzymacie wypłatę. Złożyliście wniosek i został on zatwierdzony. Fantastycznie. Teraz pomówmy o tym, jak i kiedy otrzymacie świadczenie aktywnie w żłobku. Pieniądze są przelewane bezpośrednio do żłobka, do którego uczęszcza Wasze dziecko. Oznacza to, że nie musicie się martwić o to, że otrzymacie pieniądze, a potem sami będziecie musieli je przekazać do placówki. Płatność jest zazwyczaj realizowana w ciągu pierwszych kilku dni każdego miesiąca, co gwarantuje, że żłobek otrzyma środki na czas. Wysokość otrzymywanego świadczenia zależy od opłat pobieranych przez żłobek i liczby godzin, które dziecko spędza w żłobku każdego miesiąca. Dokładną kwotę świadczenia zawsze możecie sprawdzić na swoim koncie internetowym ZUS lub kontaktując się z najbliższą placówką ZUS. Część dziewiąta. Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie. Rozumiemy, że poruszanie się po meandrach biurokracji bywa przytłaczające, zwłaszcza gdy trzeba się opiekować małym dzieckiem. Ale nie martwcie się, nie musicie tego robić sami. Jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy w związku z wnioskiem aktywnie w żłobku, istnieje wiele źródeł informacji i wsparcia. Na stronie internetowej ZUS znajduje się obszerny dział FAQ poświęcony świadczeniu. Możecie również zadzwonić na infolinię ZUS, gdzie przyjaźni i kompetentni konsultanci odpowiedzą na Wasze pytania. Dodatkowo, wiele lokalnych ośrodków społecznych i organizacji wspierających rodziny w Warszawie oferuje bezpłatne porady i pomoc w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu niezbędnych dokumentów. Pamiętajcie, że proszenie o pomoc to oznaka siły i nie ma wstydu w szukaniu wsparcia, gdy tego potrzebujecie. Część dziesiąta. Aktywnie w żłobku. Tramwaj do lepszej przyszłości. Inwestowanie w edukację we wczesnym dzieciństwie to inwestycja w przyszłość Waszego dziecka. Aktywnie w żłobku to coś więcej niż tylko świadczenie finansowe. To trampolina do lepszej przyszłości dla Waszej pociechy. Zapewniając dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi, program ten daje im szansę na naukę, rozwój i rozkwit w przyjaznym i stymulującym środowisku. Dzięki zabawie połączonej z nauką, interakcjom społecznym i wczesnym zajęciom edukacyjnym, dzieci uczęszczające do żłobka są lepiej przygotowane do pójścia do przedszkola i dalszej edukacji. Rozwijają niezbędne umiejętności społeczne, inteligencję emocjonalną i zdolności poznawcze, które będą im służyć przez całe życie. Łagodząc obciążenia finansowe związane z opieką nad dzieckiem, aktywnie w żłobku pozwala Wam skupić się na tym, co naprawdę ważne – szczęściu, dobremu samopoczuciu i przyszłemu sukcesowi Waszego dziecka. Podaruj swojemu dziecku dar wczesnej edukacji. Omówiliśmy kryteria kwalifikowalności, terminy składania wniosków i informacje dotyczące płatności. Mamy nadzieję, że teraz czujecie się pewniej i macie więcej informacji.